Cześć, jak widzicie, mamy letnią przerwę w nagraniach z panem Henrykiem, ale bez obaw, są plany na kolejne opowiadania. Będzie też relacja z promocji książki. W sezonie ogórkowym odpoczynku wyjazdów przygotowałem krótki materiał o przydrożnym samolocie. Kiedyś, wydaje mi się, częściej spotykana sytuacja, dzisiaj rzadszy przypadek samolotu na stacji benzynowej. Jest to AN2 znajdujący się w Rudzienicach przy drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim. Kilka kilometrów za Iławą w stronę Ostródy. Antka mijałem wielokrotnie, bywał w różnym stanie, dzisiaj bez większych dziur w poszyciu, pomalowany, prezentuje się o wiele lepiej. Numer boczny samolotu to 1317, niewiele o nim wiadomo, oprócz tego, że wyprodukowany w lutym 1970 roku. Gdzieś czytałem, że stacjonował na północy Polski, w Siemirowicach i Darłówku, ale nie mogę nigdzie potwierdzić tych informacji. W końcu filmu znajdziecie mapkę, gdzie znajduje się samolot, a w opisie filmu pineskę na mapach Google'a. Jeśli wiecie coś więcej na temat tego konkretnego samolotu lub znacie inne przydrożne samoloty, dajcie znać w komentarzach. Miłego oglądania.